Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Pana, witam radio słuchaczy. Panie prezydencie, 11 milionów złotych za elektrociepłownię Sząbierki. To według wyceny komorniczej, czy to jest gwiazdkowy prezent dla prezydenta Bytomia i marszałka województwa? Nie wiem, no, czy gwiazdkowy prezent, Mogło być gorzej, tam słyszałem, że nawet pod 30 milionów były widełki. Tak, ale proszę zwrócić uwagę, że na razie mówimy tylko o oszacowaniu i przed nami transakcja. Mam nadzieję, że do niej dojdzie i uda się to odkupić. Niemniej jednak proszę pamiętać, że dużo wiemy już po tym długim okresie o tym, kto stoi za tym, kto jest właścicielem, więc jeszcze bym się nie cieszył, bo spodziewam się jeszcze jakichś ruchów, może dziwnych, może nie do końca legalnych, ale będę mógł się ruchów cieszyć. Dziwnych, jak, nie do końca legalnych. No wie pan, w obrocie nieruchomościami różne rzeczy mogą się jeszcze zadziać. Czyli jeszcze elektrociepłownia może zmienić właściciela przed licencją komorniczą? Proszę pamiętać, że zastaw komorniczy, licencja komornicza nie ogranicza prawa własności do obrotu nieruchomością, więc mogą... A macie takie sygnały, czy to są podejrzenia wasze wynikające z pewnej historii tego właściciela? No, myślę, że to są nasze doświadczenia i wiedza na temat osób i sytuacji, które miały miejsce. Jeżeli dobrze sobie liczę, 75% tyle będzie tej kwoty wyszacowanej, to będzie kwota transakcji w pierwszej licytacji, znaczy cena wyławcza naturalnie, 8 milionów, jakieś 8 milionów 300? Tak. Nie, tak mniej więcej? Tak. Pan liczyliście, że ta kwota będzie jakoś znacząco niższa? Będziecie zaskarżać tę wycenę? Znaczy decyzję macie chyba do 23 w tej sprawie. Tak, tak. Nie, no, różne kwoty były tutaj podawane, czy przypuszczaliśmy. Myślę, że to jest niewysoka wycena, więc jeżeli mielibyśmy nabywać w tej cenie cały obiekt, to na pewno warty jest tych pieniędzy, choć cały czas zostaje pewnie dosyć. Proszę pamiętać, że obecny właściciel kupił ją za 800 tysięcy złotych, więc nadal, jeśli do transakcji dojdzie, będzie mógł powiedzieć, że zrobił bardzo dobry interes. Czy mam rozumieć, że zaskarżenia tej wyceny nie będzie ze strony Bytomia? No jeszcze nie podjęliśmy decyzji, dzisiaj też będziemy o tym rano rozmawiać jeszcze, ale myślę, że w tej cenie moglibyśmy nabyć tą nieruchomość. Ten stan tego obiektu jest fatalny. Ludzie, którzy oceniali też i badali ten stan, no to wynika z niego, z tych oględzin, że on może nie przetrwać następne zimy, tak? Tak, no mówiliśmy o tym. Ja na pewno za każdym razem, kiedy mnie pytano o ten obiekt, nadal się tego obawiam. Myślę, że prawdziwa zima dopiero przed nami, a stan obiektu, jaki jest z wieży, całkiem niedawno zniknęło poszycie z blachy, więc jest tylko samo odeskowanie, więc widać, że to naprawdę jest zły stan. Kiedy zatem ta licytacja, kiedy to się może odbyć? Jeśli nic złego się nie wydarzy, no to myślę, że jak jest oszacowanie, to w przyszłym miesiącu, może w lutym, byłoby to możliwe. Słyszałem jeszcze, że są chętni inni do kupna właśnie w drodze licytacji tego obiektu. Takie również pogłoski chodziły. Żeby nie powiedzieć za dużo, ja już mówiłem wcześniej, że uważam, że różne dziwne ruchy mogą się zadziać. Czy to będą prawdziwi chętni do kupna, czy też nie, czy też będą tutaj próby jakiegoś pozorowania transakcji, to się dopiero okaże podczas licytacji, ale tak jak mówię, spokojny będę wtedy, kiedy wspólnie z marszałkiem będziemy mogli podpisać akt notarialny, a to jest najważniejsze. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, jest z nami. Dogrywka w sieci już za sekundę. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Już teraz, na żywo, dogrywka w sieci. Tylko na radiopiekary.pl. Marcin Zasada, witam ponownie. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, jest naszym gościem. Po raz drugi pana i państwa witamy. Więc ja je też ponownie witam. Dzień dobry, po raz drugi. 11 milionów, jeszcze raz rozmawiamy o wycenie komorniczej elektrociepłowni Sząbierki. W pierwszej licytacji 8 milionów 300 to cena wywoławcza. Prezydent Bytomia mówi, że to są pieniądze, które
że tak powiem, godne pieniądze za ten obiekt do zapłacenia. A co marszałek na to? Czy jemu ta suma się podoba? Nie wiem, jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Jestem w stałym kontakcie z panem marszałkiem, przekazałem mu, jakie są wartości. Natomiast też czekamy na pewien ruch formalny ze strony komornika z informacją, z ewentualną datą, tak abyśmy mogli się do tego przygotować, więc myślę, że to takie rozmowy w przyszłym tygodniu na pewno się odbędą. A jak będzie wyglądać ta transakcja? Wy się dzielicie 50-50 w tej sytuacji, czy jeżeli chodzi o samo kupno elektrociepłowni, ewentualne, naturalnie? A myślę, że to jest kwestia wtórna. To jest, myślę, że do omówienia jest na przyszły tydzień, po czyjej stronie, ile środków trzeba zabezpieczyć. A co z dalszą przyszłością tego budynku? To rozstrzygnęliście już jakoś? Oczywiście rozmawialiśmy już o tym, przede wszystkim o tym, że potrzeba ogromnych pieniędzy na remont, ale widzimy tutaj... Te ogromne pieniądze jakoś oszacowaliście, rozumiem, że to jeszcze nie w drodze jakiejś fachowej wyceny. Różne kwoty padały, ale kwota 300 milionów wydaje się realna, żeby ten obiekt przywrócić do lat świetności, że tak powiem. W porządku, a plany? No myślę, że jakby konsultowaliśmy to trochę wcześniej w kontekście pozyskania środków unijnych, bo to jest dzisiaj możliwe. Są programy, z których można by było to aplikować i rozmawialiśmy już bardzo konkretnie. Podstawowa kwestia, czy te środki do nas trafią i czy faktycznie staniemy się właścicielami tego obiektu, bo tak jak mówię, to jeszcze nadal jest sprawa. Ale rozumiem, że według pierwotnych zamierzeń słyszałem o jakimś wykorzystaniu tego obiektu na cele biznesowe, biurowe, częściowo kulturalne. Tak, ale to różne koncepcje były i różne pomysły na to, w jaki sposób powinien to być wykorzystany. Pewnie będzie i trochę komercji, i trochę kultury, no bo przecież to wszystko musi gdzieś spinać się finansowo w codziennym, normalnym funkcjonowaniu, ale tak jak mówię, to na tym etapie, myślę, nie jest tak istotne do momentu, kiedy przejmiemy obiekt i zaczniemy składać wnioski, bo w nich będziemy pewnie określać nową funkcję tego obiektu. Tak na marginesie, przyszłość tego obiektu, też taka komercyjna przyszłość będzie zależna od tego, czy tamtędy pobiegnie droga, którą się staracie. I to jest dzisiaj największy problem. Problem związany z tym, że koszty budowy w ostatnim czasie diametralnie wzrosły. Mimo że mówimy cały czas o wykonaniu tych samych prac, tych samych materiałów, to dzisiaj mówimy o kwocie 500 milionów złotych, więc mimo tego, że rządowe programy... Jeden was ominął. W kontekście becetki właśnie. My ten projekt złożyliśmy do tego obszaru, który był określany jako nieograniczony kwotowo, ale wiemy dobrze, że jakieś ograniczenia zawsze są, no i niestety nie uzyskało on akceptacji. Będziemy to robili każdorazowo, jak będą takie możliwości, nawet dzieląc te prace na poszczególne odcinki, fragmenty, no ale tak jak mówię, kwota jest duża i nie najlepszy czas, jeśli chodzi o tego typu inwestycje. Duży wzrost cen powoduje, że no, coraz trudniej chyba będzie uzyskać pieniądze na budowę tej drogi. Czy pan nasłuchiwał, co wydarzyło się w środę w Poznaniu? Tam pańscy koledzy samorządowcy powołali do życia oficjalnie Ruch Samorządowy Tak dla Polski. Co pan, jak panu podoba się ta inicjatywa? Nie, no oczywiście myślę, że nie trzeba było się bardzo wytężać, bo bardzo dobrze rozpropagowana była ta idea i pokazana. Ja wiedziałem, że takie spotkanie się odbędzie. Zresztą przedstawiciele stowarzyszenia, którego jestem członkiem, łączy nas samorząd, byli tam. Wcześniej spotkaliśmy się, uzgadnialiśmy ewentualnie jakieś wspólne stanowisko w tych kwestiach, więc bardzo się cieszę, że do takiego jakby ruchu zjednoczeniowego z tych stowarzyszeń, bo o tym mówimy, doszło. Zawsze jest gdzieś tam na końcu premia za zjednoczenie, więc mam nadzieję, że to przyniesie określony efekt. Pan z automatu przy tej, jak rozumiem, federalizacji stał się członkiem Tak dla Polski, czy trzeba się jeszcze zapisać? Jak to wygląda w praktyce? Nie, to nie wymaga jakby dodatkowych deklaracji. Tak jak powiedziałem, jestem członkiem
Stowarzyszenie łączy nas z samorząd, więc tym samym wpisuje się w tą ideę i myślę, że nic więcej robić nie trzeba, tylko wspólnie działać, a to dopiero przed nami. Tam oczywiście cele, które zostały wyłuszczone przez prezydentów, wśród nich oczywiście znane postacie też polskiego samorządu, prezydenci Sopotu, Warszawy, Wrocławia, od nas Sosnowca, Tychów, między innymi oczywiście. Jedna rzecz to jest naturalnie taka kwestia podnoszenia postulatów samorządowych do rangi ogólnopolskiej. Drugi postulat to jest czysto polityczny, to znaczy dążenie do własnej listy do sejmiku, być może również do senatu. Coś na kształt paktu senackiego, który pamiętamy z ostatnich wyborów, a kto wie, być może również do Sejmu. Są również głosy, że z tego, co powstało w środę w Poznaniu, mogłaby wyjść partia polityczna. Jak panu się te polityczne, czysto polityczne cele podobają? Wie pan, no niestety to jest tak, że jeżeli są trudne sytuacje, pojawia się więcej problemów, to ludzie się jednoczą i dzisiaj ci samorządowcy, którzy są odpowiedzialni za to, co robią na co dzień i wiedzą, jakie są problemy, szukają wyjścia. Gdyby tych trudnych sytuacji nie było, pewnie nie byłoby takiego ruchu, więc jest naturalne. To, że jakby na końcu tej drogi są wybory jedne, drugie czy trzecie, to jest oczywiste, bo przecież samorząd to również ludzie, którzy zajmują się polityką. Niekoniecznie w partyjnym garniturze, ale zajmują się nią i wiedzą. Ale kiedy Łączy Nas Samorząd pojawia, w tym stowarzyszeniu Łączy Nas Samorząd, pojawiały się takie głosy na początku samego Andrzeja Dziuby, że musimy właśnie zaangażować się politycznie. Wtedy duża część samorządowców ze Śląska, w tym pan, dystansowała się od tego pomysłu. Tak, bo na tamtym etapie przy stowarzyszeniu tak wąskim myślę, że nie było w ogóle sensu mówienia o tym. Teraz też proszę pamiętać, że jesteśmy gdzieś tam na początku drogi. No, odbyło się spotkanie, padły deklaracje, ale trzeba wykonać ogromną pracę. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Pan wyobraża sobie zamianę stanowiska samorządowego na przykład na mandat senatorski, kiedy to te zamiary potwierdzą się, czy przeleją się w konkrety? Nie ma, no wszystko jestem w stanie sobie wyobrazić. Proszę pamiętać, że obowiązuje dwukadencyjność. Jeśli nie w tych wyborach, to w kolejnych, jeśli nie zostanie ten przepis zmieniony, może się okazać, że jest cała rzesza ludzi, którzy będą pukali do parlamentu. Bo przecież to jest naturalne, że jeżeli są liderzy w określonych miastach, regionach i nie będą mogli już sprawować swoich funkcji, będą starali się funkcjonować w parlamencie. To może być bardzo ciekawy czas dla Polski. No tak swoją drogą, rzeczywiście wprowadzenie dwukadencyjności nikt nie przewidział, że cała armia znanych w sumie samorządowców z dużym silnym mandatem nagle będzie do tak zwanego zagospodarowania politycznego. Ale tak patrząc konkretnie na pana na przykład, pan jeszcze trochę czasu ma w myśl tych przepisów. Kolejne wybory. Wyobraża pan sobie swój start na przykład do Senatu? Nie planuję takiego startu. A czy pan wierzy w taki polityczny sukces tego przedsięwzięcia, pomny historii i podobnych inicjatyw z przeszłości? Dlatego bardzo, bardzo delikatnie to zasygnalizowałem, że ja bardzo się cieszę, że jest płaszczyzna do rozmowy, że jest wielu ludzi, którzy chcą to zrobić wspólnie. Ładnie to pan określił, wskazał liderów, którzy są i jakby do nich należy wykonanie tej pracy i przekonanie reszty, oczywiście wyborców do tej inicjatywy. Ja oczywiście będę ją wspomagał, ale to są doświadczeni samorządowcy, więc czekam na kolejne kroki. 10 lat temu Unia Prezydentów Obywatele do Senatu to była również inicjatywa, której patronowało wielu znanych samorządowców. Pamięta pan efekt, polityczny efekt w wyborach do Senatu właśnie? Jeden mandat. Tak, zgadza się. Takich historii związanych na bazie komitetów wyborczych
jednoczących wtedy samorządy w miastach. Było kilka i faktycznie nie ma tutaj specjalnych, spektakularnych sukcesów. Jest prosty powód tego. No, jeżeli wystartuje Wołosz, wystartuje, nie wiem, Dziuba, Chęciński, Trzaskowski nawet, czy Sutryk na przykład, to zapewne zdobędą sporo głosów. Jeżeli wystartuje ktoś, kogo Wołosz, Chęciński, Sutryk czy Trzaskowski będą popierać, to już takiej pewności nie ma. Oczywiście, ale ja myślę, że ważne jest też to, jaki sygnał z tego płynie. Jeśli doszłoby do takiej sytuacji, że prezydenci, naturalni liderzy, którzy mają dobre notowania w swoich miastach, dobrze funkcjonują, znaleźliby się na listach, to z pewnością wielu obecnych posłów do tego Sejmu już się nie dostanie. Panie prezydencie, na koniec, jeszcze jedna sprawa, metropolia, transport. Tak a propos transportu, to nie wiem, czy pan słyszał, Ministerstwo Zdrowia wycofało się z pewnego przepisu zapowiadanego w związku z epidemią, stanem epidemii, 75% objętości w komunikacji zbiorowej. Tak zastanawiam się, jak będziecie to egzekwować. Powiem tak. Nie chciałbym jakby podczas takiego fajnego spotkania jak dzisiaj skupiać się na krytyce rządu w poszczególnych zakresach, ale myślę, że jeśli chodzi o walkę z pandemią, o przeciwdziałania i tak dalej, to naprawdę nie mogę wyjść z podziwu, że tak słabo funkcjonuje w tym zakresie, tak mało odważnie, tak asekuracyjnie, gdyż na szali są poważne argumenty. 570, 620 to są kolejne osoby, które umierają. Wydawało mi się, że nie może być lepszych argumentów ku temu, żeby twardo zacząć wprowadzać swojego rodzaju restrykcje i ograniczenia, szczególnie dla osób niezaszczepionych. No, niestety w tej kwestii się nie dzieje nic i obawiam się, że nic się nie wydarzy. Panie prezydencie, a patrząc na ten krajobraz, że tak powiem, w transporcie, w metropolii i tego, i na to wszystko, w jaki sposób wy funkcjonujecie też jako prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, jest was dosyć sporo w tej organizacji, to po trzech latach, patrząc na pewną historię, którą macie za sobą, to co poszło nie tak, że dzisiaj Katowice, stolica województwa, w kwestii tramwajów nie jest w stanie się z wami dogadać, a wy z Katowicami? Z drugiej strony Katowice występują z takim pomysłem, że może oni to sobie sami zorganizują komunikację we własnym mieście z dala od struktury ZTM. Jakby myślę, że obraz pokazujący po jednej stronie prezydentów miast tramwajowych, tak je nazwijmy, patrzący w jednym kierunku i jakby mający wspólną wizję tego, co dalej, i Katowice, no, wespół z Zabrzem niestety, co bardzo mnie dziwi, i ta postawa blokująca możliwość współfinansowania pewnych zadań przez metropolię, bo o tym tu mówimy, tu chodzi o pieniądze. Każdy chciałby mieć w mieście jak najwięcej inwestycji i Katowice mają swoje plany na rozbudowę sieci i Bytom ma swoje plany i to wszystko mogłoby się wydarzyć. Natomiast nie chciałbym też wchodzić w szczegóły, ale wydaje mi się, że w pewnym momencie gdzieś jest tu jakaś małostkowość i rozmowa o poszczególnych funkcjach w spółce, co w mojej ocenie w ogóle nie powinno mieć miejsca. Interes gmin jest dla wszystkich taki sam, czyli rozwój sieci tramwajowej, inwestycje, zmniejszenie nakładów inwestycyjnych po stronie samorządu. Metropolia złożyła taką deklarację i ma taki plan, i ma takie możliwości. Ale to inne miasta, takie jak Bytom, inne miasta tramwajowe po tej drugiej stronie, które są skłonne, by sprzedać udziały w tramwajach metropolii. Tak. Bytom jest wśród nich. To wy jakoś chcecie zablokować Katowicą ten tramwaj na południe, czy jak? Nie, absolutnie nie. Wręcz przeciwnie. Ten tramwaj na południe to jest taki projekt, który w naszej ocenie powinien powstać i dlatego też mówię o tym, bo nie rozumiem, dlaczego jest... Czy może źle powiedziałem, nie rozumiem. Wiem, dlaczego tak się dzieje, ale nie rozumiem tych działań, dlatego że one są sprzeczne w mojej ocenie z interesem miasta, a absolutnie już na pewno nie są współgrające z kwestią nowej linii na południe Katowic. A wie pan, dlaczego tak się dzieje, a dzieje się tak, dlaczego w takim razie? Wie pan, proszę pamiętać, że za tym wszystkim stoją ludzie i nazwiska,
No ale jak już też wspomniałem funkcję i tu wydaje mi się, że jednak gdzieś to wszystko przysłania prawdziwy, dobry cel, czyli rozwój i firmy Tramwaje Śląskie, i tramwaje w ogóle na Śląsku. Chodzi panu o to, że Katowice ze wszelką ceną chcą utrzymać kontrolę nad spółką Tramwaje Śląskie, tak? No tak to przynajmniej też deklarują. Ale są największym płatnikiem, najwięcej pasażerów, najwięcej linii i wszystkiego najwięcej w sumie, jeżeli chodzi o to. To proszę, i taki stan obowiązuje dzisiaj. Co by się zmieniło właściwie, jeżeli chodzi o funkcjonowanie i jazdę tramwajów po metropolii, gdyby ta struktura nie została przyłożona do metropolii? Przede wszystkim tak, to, że taka intensywność ma miejsce w Katowicach, to jakby wynika również z tego, że są centrum aglomeracji. Dobrze, doskonale wszyscy wiemy, że z wielu miast śląskich ludzie właśnie tam dojeżdżają i często właśnie tramwaje. Po drugie, myślę, że w kwestii filozofii samej organizacji mogłoby się zmienić to, że może jeszcze więcej byłoby inwestycji i niekoniecznie po emisji obligacji, jak to miejsce ma dzisiaj, bo metropolia jasno i wyraźnie puszcza sygnał, że musi rozszerzać zakres swojej działalności, że kolejne lata to powinny być kolejne kompetencje i z chęcią zaangażuje się, jak to robi już dzisiaj, w rozwój tramwajów śląskich. Proszę pamiętać, że też jesteśmy w czasie pracy nad strategią metropolii, gdzie komunikacja odgrywa bardzo ważną rolę. Z tych badań w ogóle wynika, że dzisiaj tramwaj czy też pociąg to najlepszy kierunek. Nic nie ominie korków lepiej niż właśnie tramwaj i pociąg, jadąc po swoim torze. Natomiast możemy różnie mówić o autobusach. One mogą być nawet elektryczne, ale zawsze będą jeździły po tych samych drogach, które będą się korkowały, bo przyrost samochodów z roku do roku jest bardzo duży. Tak czy inaczej, po waszej stronie to jest już podjęta decyzja. Sprzedajecie udziały. No, jeśli będzie taka potrzeba, bo Katowice nie zmienią swojego stanowiska, żeby metropolia weszła w strukturę udziałowców, to tak, taką decyzję podejmiemy. Jeżeli taka struktura zostanie, Katowice i Zabrze nadal będą miały większość taką i blokującą, i do niej będzie należeć decyzja, to właściwie to wszystko, na co pan dzisiaj liczy, że, no nie tylko pan, ale to samo mówi Ruda Śląska, to samo mówi Dąbrowa Górnicza, to samo mówi Chorzów, no też będziecie mieli ten wpływ ograniczony, bo większość jest po stronie Katowic i Zabrza. No tak, do pewnego czasu. Proszę pamiętać, że kapitał można podnosić i wtedy akcjonariusze będą musieli albo robić to samo, albo w pewnym momencie staną się mniejszym udziałowcem. To znowu wraca pytanie, co wydarzyło się w metropolii, że nie ufacie sobie po tych 3 latach bardziej niż, albo ufacie sobie mniej niż ufaliście sobie, kiedy metropolia powstawała? Ja nie mogę powiedzieć, jak to wyglądało na początku drogi. Ja byłem przy chyba 2 rozmowach dotyczących właśnie Katowic i tych relacji. One w mojej ocenie stoją w miejscu. Powiem nawet więcej, jak słyszałem prezydenta Marcina Krupę ostatnio, to raczej mam wrażenie, że one się dosyć znacząco pogorszyły. Organizacja komunikacji dzisiaj nie różni się od tego specjalnie, co było w KZK GOP na przykład. Wyliczenia robione są na pałę. Absolutnie z tym się nie zgodzę. Ja myślę, że to jest jakby też kwestia, żeby kolega Marcin może trochę bardziej się zaangażował w to i trochę więcej przeczytał materiałów, bo w tej kwestii akurat jest inaczej. Ja akurat z tym zdaniem się nie zgadzam. Zaczynam jakby zastanawiać się, jakby co się jeszcze wydarzy w najbliższym czasie, bo te wszystkie argumenty Katowic gdzieś tam na tych spotkaniach były, mówiąc kolokwialnie, zbite i jakby nie widzę dalej powodu upierania się przy tym stanowisku. Padły konkretne deklaracje i na końcu zostaje coś takiego jak nie, bo nie, co niestety może niektórych dziwić, a nawet śmieszyć. Jak wy będziecie funkcjonować? Wy potrzebujecie w tej strukturze metropolii kompromisów na wielu polach. Jasne, ale to jeszcze raz podkreślę, proszę zobaczyć, o czym mówimy. No, jakby dwa miasta z jednej strony i cała reszta z drugiej. Tak to wygląda. No, widzi pan jakąkolwiek możliwość jeszcze kompromisu
w tej dziedzinie, bo jak rozumiem, ta chęć Katowic, by samemu wysądować na razie samodzielną organizację transportu, wynika trochę z tych tarć, które w metropolii mają miejsce, tak? Wie pan, no, to oczywiście zależy zawsze punkt widzenia od punktu siedzenia. Myślę, że to nie jest wcale dobry pomysł. Jeśli Katowice stać na taki ruch, no to... Darmowa nawet komunikacja, wie pan. No, czy bezpłatna raczej. No cóż, i może też dlatego jest ta różnica w zdaniach, że cała reszta ma swoje określone kłopoty, w tym też kłopoty finansowe, problemy z organizacją, z płatnościami za pewne rzeczy, bo sytuacja nie jest prosta. Katowice akurat nie są w takiej sytuacji, choć ostatnio jak rozmawialiśmy, to ona nie jest już tak wspaniała, jak była jeszcze przed pandemią. Więc być może to, że jakby rozmawiamy z różnych pułapów, nie pozwala nam się w tej kwestii porozumieć, bo przecież syty głodnego nie zrozumie. Nie wiem, czy będzie w najbliższym roku lepsza okazja niż przed świętami, żeby się dogadać. Może gdzieś na jakimś spotkaniu opłatkowym albo coś? Ja myślę, zaczęcie że mówić do siebie ludzkim głosem. Ja myślę, że Marcin pokaże, że jest prawdziwym liderem, liderem aglomeracji, liderem metropolii i wykona jakiś ruch, który pozwoli nam na to, aby posunąć się o krok dalej. Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia, był dziś z nami, ostatni raz przed świętami. Dziękuję bardzo, dlatego wszystkim życzę zdrowych, spokojnych świąt, dbajcie o siebie, bądźcie ostrożni. Dziękuję bardzo, do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia.